chcemy jeszcze przez kilka chwil pozostać w parku imienia Juliusza Słowackiego, gdyż taka enklawa zieleni jest ewenementem w środku miasta. W poprzednim odcinku naszą wędrówkę zakończyliśmy przy pomnikach czterech bogiń greckich, zwanych czterema cnotami, które stoją na straży Muzeum Narodowego. Zatrzymajmy się przez chwilę przy tym muzeum i poznajmy historię jego powstania. W budynku dzisiejszego Muzeum Narodowego dawniej mieściła się stara rejencja, czyli zarząd prowincji śląskiej. Wybudowano go w latach 1883-1886 i był to pierwszy gmach rządowy w Niemczech zaprojektowany w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Autorem projektu był berliński architekt Karl Friedrich Endel. W lipcu 1948 roku pojawili się w nim pierwsi zwiedzający, a muzeum nosiło wówczas nazwę Państwowe. Dopiero w roku 1950 otrzymało w nazwie Śląskie, a od 1970 roku zostało podniesione do rangi Muzeum Narodowego. Obecnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada dwa oddziały. Są to Panorama Racławicka i Muzeum Etnograficzne. Przed głównym wejściem znajdują się trzy odlane w brązie pomniki Michała Anioła i Albrechta Dürera wykonane w latach 1831-1832, zaprojektowane przez Hertla, oraz trzeci pomnik, czyli Alegoria Rybołówstwa według projektu Christiana Berensa i Albrechta Dürera. Zatrzymajmy się przez chwilę przy tej ostatniej rzeźbie, gdyż forma tego 3-metrowego monumentu jest bardzo interesująca. Na samym jego szczycie widzimy głowę rybaka ubraną w bardzo charakterystyczny dla tego zawodu kapelusz. Ponad tą głową kłębią się węże będące prastarym symbolem wody i obrazującym niebezpieczeństwa, jakie czyhały na śmiałków wyruszających w morze. Dochodząc do tytułu rzeźby, czyli Alegorii Rybołówstwa, schodzimy wzrokiem na jej dół, a konkretnie na dół kolumny zakończonej nogą orła z trzema szponami, na której autor umieścił dwie postaci. Nagą kobietę, która odbywającym długie podróże rybakom przypominała pozostającą w domu żonę i symbolizowała tęsknotę za nią, oraz widzimy także postać syreny, symbolizującą tęsknotę będącego w domu marynarza za bezkresem mórz i oceanów. A ci, którzy usłyszeli śpiew syreny, na zawsze pozostawali w morskich głębinach. Natomiast na samym dole pomnika widzimy malutkiego bożka dźwigającego cały ten monument. Wyobraźni Państwa pozostawiamy nazwę tego siłacza. Na koniec spójrzmy jeszcze na tył naszego posągu. Widzimy tam głowę diabła ze zwiniętymi rogami, który symbolizował wszystkie tajemne siły czyhające na żeglarzy. Wspomnieliśmy o tym, że w skład Muzeum Narodowego wchodzi także rotunda Panoramy Racławickiej wraz z umieszczonym w niej dziełem Kossaka i Styki. Przejdźmy więc wzdłuż naszego parku w stronę rotundy. Przed budynkiem dostrzegamy obelisk Konstytucji 3 maja, powstały według projektu Marka Dziegońskiego i ustawiony tam w 1993 roku. Dzieje płótna Panoramy Racławickiej są wszystkim znane, dlatego chcemy kilka słów poświęcić budowli, w której się ono znajduje. Leżącą na skraju Parku Słowackiego rotundę budowano najdłużej ze wszystkich muzeów w historii. Zależne od opinii Związku Radzieckiego władze ówczesnej Polski
bały się narazić Rosjanom, podpisując się pod decyzją o wystawieniu obrazu przedstawiającego triumf wojsk polskich nad Rosją, nawet jeśli była to Rosja carycy Katarzyny II. Rozpisano najpierw jeden konkurs architektoniczny na pawilon we Wrocławiu, w którym panorama miałaby zostać wystawiona. Potem w 1956 roku drugi, w którym zwyciężyło małżeństwo architektów Ewy i Marka Dzikońskich. W 1957 roku przystąpili oni do realizacji szczegółowego projektu budowli. Jednak z powodów politycznych budowa rotundy dla panoramy rozpoczęta na początku lat 60. trwała niesłychanie długo. Była wstrzymywana i przerywana, a i na prace konserwatorskie nad samym obrazem również brakowało pieniędzy. W 1977 roku zlecono architektom przeprojektowanie rotundy na centrum kongresowe, a bryty samego obrazu wywieziono w czerwcu 1980 roku poza Wrocław. Jednak transformacja ustrojowa rozpoczęta w sierpniu 1980 roku pozwoliła szczęśliwie zakończyć całą budowlę i peregrynację znajdującego się w niej arcydzieła. A my już kończymy naszą wędrówkę po parku Juliusza Słowackiego, zachęcając zabieganych mieszkańców Wrocławia i wszystkich zwiedzających to miasto do chwili odpoczynku w cieniu rozłożystych drzew, które w nim rosną.